Cześć, witam na kanale Rzymantyczny. Robimy sobie chwilową przerwę od Rzymian. Tym razem startuję z nowym cyklem katedry oraz kościoły. Też na początku chciałem podziękować moim subskrybentom, także za lajki, oczywiście wszystkie wyświetlenia. No i dalej zachęcam oczywiście nowych widzów do wyświetleń, do oglądania. A tymczasem materiał będzie miał troszkę inną formułę tym razem. No i jedziemy. Proszę. A więc mapa i zapraszam do katedry kościoła metropolitalnego świętego Piotra w Yorku, powszechnie znanego jako York Minster. Jest to katedra w Yorku w hrabstwie North Yorkshire w Anglii. Jest jedną z największych tego typu w Europie Północnej. Katedra jest siedzibą arcybiskupa Yorku, trzeciego najwyższego urzędu kościoła anglikańskiego. Jest kościołem macierzystym dla diecezji York i prowincji York. Ale czym jest wspomniany przeze mnie tutaj tytuł Minster? Jest on przypisywany kościołom ustanowionym w okresie anglosaskim jako misyjne kościoły nauczające i służy obecnie już tylko jako tytuł honorowy. Katedra została ukończona w 1472 roku po kilku stuleciach budowy. Ma bardzo szeroką zdobioną gotycką nawę i kapitularz, prostopadłe gotyckie sklepienie wraz ze wschodnim jego końcem oraz wczesne angielskie transepty północny i południowy. W nawie znajduje się okno zachodnie zbudowane w 1338 roku, na wschodnim krańcu znajduje się z kolei wielkie okno wschodnie. W północnym transepcie znajduje się okno pięciu sióstr, a w południowym rozeta, podczas gdy w oknie następnym wzór w kształcie serca, potocznie znane jako serce Yorku. Minster ma plan krzyża z kapitularzem, centralna wieża 72 metry wysokości i dwie dodatkowe, nieco niższe, wieżyczki. Katedra zbudowana z wapienia kremowo-białego, długość 160 metrów. Część witraży w York Minster pochodzi z XII wieku, a większość szkła białego czy też kolorowego pochodzi z Niemiec. Oczywiście w dwóch wieżach znajdują się czynne dzwony. I widzimy drugie co do wielkości, uwaga, ze 128 okien kościoła, właśnie serce Yorku w całej swej okazałości. Okno to zostało zaprojektowane i zbudowane wraz z resztą frontu wejściowego od zachodniej strony przez mistrza murarskiego Ivo de Raftona w latach 1338-1339. Najpierw patrzymy z zewnątrz, a chwilę potem ujrzymy piękno witraża od środka nad drzwiami wejściowymi. I kolejno nawa. Jej budowa trwała około 60 lat, od 1291 roku do około 1350. I oczywiście jest również w stylu gotyckim. Jest to najstarsza gotycka nawa w Anglii. Ma drewniany dach pomalowany tak, aby wyglądał jak kamień, a nawy boczne mają sklepione kamienne dachy i po ukończeniu mierzyła 80 metrów długości, 30 metrów szerokości i 29 metrów wysokości. I na nawie w ścianie bocznej widzimy jeden z astronomicznych zegarów. Ogółem w katedrze jest ich ponad 20, ale jest tylko prawdopodobnie na tą chwilę jeden działający. No i dalej będzie całkiem zagadkowa sprawa, czyli głowa smoka. No skąd ona się tutaj znalazła, ta rzeźba? No nie jest to wyjaśnione. Następny witraż. Pięć sióstr w północnym transepcie. Jest to pięć lancetów. Lancet, któremu ten okres zawdzięcza swoją nazwę, oznacza włócznie. Ale dlaczego jednak lancet? Przypominają go wysokie i zwieńczone ostrym łukiem gotyckie okna, każdy o wysokości 16 i prawie pół metra, oszklony szarym szkłem. Ze względu na wydłużony czas montażu szyb, w różnych oknach widoczne są różne rodzaje szklenia i techniki malowania. Około 2 miliony pojedynczych kawałków szkła tworzą witraże katedry. Okna zostały usunięte w 1916 roku z powodu strachu przed bombardowaniem podczas I wojny światowej,
a okno pięciu z sióstr zostało odrestaurowane w 1925 roku za 3,5 tysiąca funtów zebranych przez Almira Gray i Helen Little. Szkło zostało ponownie usunięte podczas II wojny światowej. I już jesteśmy w południowym transepcie, przy rozecie, której szkło pochodzi z około 1500 roku i upamiętnia połączenie dwóch królewskich domów, Yorku i Lancaster. Wielkie okno wschodnie, ukończone w roku 1408 za ołtarzem głównym. Jest to największa w Anglii przestrzeń średniowiecznych witraży, która też przeszła 10-letni projekt renowacji i konserwacji zakończony w 2018 roku. Uwaga, wysokie na 23 metry i szerokie na prawie 10 metrów. Owe okno zostało stworzone przez Johna Fortona na początku XV wieku, a za tę pracę zapłacono mu zaledwie 66 funtów. Dalej monarchowie Anglii, czyli rzeźby królów od Wilhelma Zdobywcy, o którym będę wspominał w dalszej części filmu po Henryka VI, z kamiennymi i złoconymi baldachimami na czerwonym tle. I kapitularz ośmiokątny, jak w wielu innych katedrach, o którym mówiłem na początku we wstępie, ale ten wyróżnia się tym, iż nie ma centralnej kolumny podtrzymującej dach. W roku 1297 został wykorzystany jako siedziba parlamentu króla Edwarda I. Kolejno przechodzimy koło ołtarza głównego, mijając ogromny witraż, niemal stąpając po bardzo wiekowej posadzce, o której wspomnę w dalszej części filmu. I tym razem z oddali podziwiamy już w całości rzeźby królów Anglii, by dotrzeć do organów oraz chóru XV-wiecznego. Znajdziemy tu też organy z 1832 roku. W ten sposób docieramy do centralnej wieży, która została pierwotnie zbudowana między 1220 a 1253 rokiem. Jest to jedyna część obecnej katedry, która zawaliła się, co miało miejsce w roku 1407 z powodu miękkiej gleby pod jej fundamentami. I wspinając się kolejno po 275 stopniach, możemy dotrzeć na szczyt na zewnątrz wieży, aby podziwiać panoramę miasta, a tymczasem patrzymy na przepiękne zdobienia sufitu od wewnątrz. Nieco historii katedry York. Biskup został wezwany do Rady Warlesów w 314 roku. Wskazuje to na obecność wspólnoty chrześcijańskiej w Yorku w tym czasie, jednak archeologiczne dowody chrześcijaństwa w rzymskim Yorku są ograniczone, o czym wspominałem podczas odcinku o antycznym Rzymie. Pierwszym odnotowanym kościołem w tym miejscu była drewniana konstrukcja zbudowana pospiesznie w 627 roku, aby zapewnić miejsce chrztu Edwina, króla Northumbrii. Ruchy w kierunku bardziej solidnego budynku rozpoczęły się od lat 30. VII wieku i kamienna konstrukcja została ukończona w 637 roku przez Oswalda i była poświęcona świętemu Piotrowi. Jednak kościół wkrótce popadł w ruinę i został zniszczony w roku 670, a święty Wilfrid przejął arcybiskupstwo, naprawił i odnowił całą konstrukcję. Dołączono szkołę i bibliotekę i do VIII wieku były jednymi z najbardziej znaczących w Europie Północnej. W roku 741 kościół został zniszczony po raz pierwszy w pożarze. Odbudowano go jako większą konstrukcję zawierającą aż 30 ołtarzy. Kościół i cały teren przeszedł wówczas przez ręce licznych najeźdźców, a jego historia jest niejasna aż do X wieku z racji wieków ciemnych. Kościół następnie został uszkodzony w 1069 podczas nękania północy przez Williama Zdobywcę, ale pierwszy normański arcybiskup, który przybył tu w 1070 roku, ponownie zorganizował naprawę. I znów Duńczycy zniszczyli kościół w 1075
ale ponownie 5 lat później został on odbudowany, ale już w stylu romańskim. Miał wtedy 111 metrów długości i był renderowany biało-czerwonymi liniami. Natomiast nowa konstrukcja została uszkodzona ponownie przez kolejny pożar w 1137 roku i ponownie naprawiona. I tym razem chóry i krypta zostały przebudowane w 1154 roku oraz zbudowano nową kaplicę, a wszystko to już w stylu normańskim. Styl gotycki w katedrach pojawił się w połowie XII wieku. Walter the Grey został arcybiskupem w 1215 i nakazał budowę gotyckiej budowli, która miała rywalizować nawet z samym Canterbury, więc budowa rozpoczęła się 5 lat później. Transepty północne i południowe były pierwszymi nowymi konstrukcjami. Kończone w roku 1250, oba zostały zbudowane w stylu wczesnego gotyku angielskiego, ale miały wyraźne różne elewacje. Ukończono także pokaźną wieżę centralną z drewnianą iglicą. Budowa trwała aż do XV wieku. Kolejny pożar, 9 lipca 1984 roku. Zdjęcie pokazuje tutaj jego poważne uszkodzenia. Kapitułę rozpoczęto w latach 1260 i ukończono przed rokiem 1296. Szeroka nawa została zbudowana w 1280 roku na fundamentach normańskich. Zewnętrzny dach ukończono w roku 1330, ale sklepienie zakończono dopiero w roku 1360. Budowa przeniosła się następnie na ramię wschodniej kaplicy, a ostatnia normańska konstrukcja, czyli chór, została zburzona dopiero w latach 90. XIV wieku. Prace zakończono tu około roku 1405, a dwa lata później zawaliła się wieża środkowa i wtedy wzmocniono filary, a od 1420 roku dobudowano nową wieżę. W latach 1433-1472 dobudowano wieże zachodnie i katedrę w końcu uznano za ukończoną i poświęcono w roku 1472. Z kolei reformacja angielska doprowadziła do grabieży większości skarbów katedry, ale pod rządami Elżbiety I podjęto wysiłki, aby usunąć wszelkie ślady katolicyzmu rzymskiego z katedry. Było wiele zniszczeń grobowców, okien, ołtarzy. Pożoga. Podczas angielskiej wojny domowej miasto zostało oblężone i w 1644 roku padło z rąk Cromwella, ale Thomas Fairfax zapobiegł dalszym uszkodzeniom katedry. Filary przyporowe oraz łuki bardzo dobrze właśnie były widoczne podczas spaceru na dachu po najwyższej wieży katedry. Po złagodzeniu napięć religijnych podjęto pewne prace w celu przywrócenia katedry do świetności. W latach 1730-1736 cała posadzka klasztoru została wyłożona wzorzystym marmurem, o czym wspominałem na początku filmu. Od roku 1802 przeprowadzono gruntowną renowację. Jednak 2 lutego 1829 kolejny podpalacz, Jonathan Martin, powoduje znaczne uszkodzenia katedry i sama katedra też pogrąża się ponownie w ruinie. A w latach 50. XIX wieku zawieszono nawet nabożeństwa, ale od 1858 roku pan August Duncombe z powodzeniem pracuje nad ożywieniem katedry. I w wieku XX przeprowadzono bardziej w końcu skoordynowane prace konserwatorskie, zwłaszcza po przeglądzie z roku 1967, który ujawnił, że budynek, a zwłaszcza centralna wieża, był bliski zawalenia się. Do 1972 roku zebrano znaczną kwotę na wzmocnienie fundamentów i dachu i podczas prowadzonych wykopalisk pod południowym transeptem odkryto pozostałości północnego narożnika rzymskiej pryncypii, czyli siedziby fortu rzymskiego Eburacum. Projekt naprawy i renowacji został ostatecznie ukończony w roku 1988. No, witam już po filmie, no i mam nadzieję, że się podobał tutaj wszystkim oglądającym.
No na mnie, kiedy ja tam byłem właśnie w katedrze w York, no zrobiła ogromne wrażenie, szczególnie na zewnątrz, chociaż wewnątrz też oczywiście. Czytając Tolkiena, no narzucało mi się to, ponieważ ta architektura, no oglądając jego film, czy czytając książkę właśnie, no nie wiem, czy on się nie inspirował właśnie taką architekturą. Ale dobrze, też w trakcie filmu padają pewne określenia, więc może taki mini glosariusz tutaj będzie. Transept na przykład. Czym jest transept? Jest to nawa poprzeczna, część kościoła prostopadła do jego osi. No transept może być jedno lub wielonawowy, prawda? Zależnie, różnie to bywało w czasach właśnie średniowiecza. Później jest nawa oczywiście, czyli część kościoła stricte przeznaczona dla samych wiernych. No i oprócz takich świątyń jednonawowych występują dwu, trzy, pięcio czy też siedmio, tak? No i nawy zazwyczaj rozdzielone są rzędem podpór, czyli słupów, filarów i kolumn, co bardzo dobrze tu widać właśnie w katedrze w Yorku. No i średniowieczne kościoły często były trójczy, nawet pięcionawowe, nawet o 2 razy szersze i 2 razy wyższe i głównej nawy od tych bocznych, tak. No i jeszcze wspomniałem w trakcie filmu o kapitularzu, tak. Czym jest kapitularz? Właśnie jest to jedno z pomieszczeń, w sumie klasztornych, służące zakonnikom do ich zebrań. No i kapitularz obiegały wokół przyścienne, drewniane po prostu ławy czy ławki do zgromadzeń, do właśnie zebrań. Swym urozmaiconym układem przestrzennym i bogatym wystrojem właśnie architektonicznym wyróżniały się szczególnie właśnie w tym okresie gotyckim. No i myślę, że to tyle i mam nadzieję, że bardzo się Wam podobało. Dawajcie znać. Przypominam, że jeśli ktoś zaznaczy subskrypcję, z automatu będzie otrzymywał powiadomienie o moich nowych filmikach. A poza tym proszę róbcie ruch, lajkujcie, komentujcie. No i świetnie, że jesteście i dzięki za uwagę i pięknie pozdrawiam. Do zobaczenia.